to nie live, ale nagrywam, jakby było co pokazać, jakby było ciekawie. Zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Wszedłem do dziury. Dziury, gdzie syn na mnie czeka. Nie jest to live, powtarzam. Jest to nagranie, także nie ma mnie tutaj z wami. Dzień dobry. Siemanko, siemanko, witam. Ale ja na chwilkę jestem. Ja tak wykorzystuję, wiesz, parę minut oddechu i... Właśnie chyba będę miał walkę z bossem w akcie 9. Jakbyś chciał pomocy, to powiedz. Nie, poginę. Poginę sam. Nie włączyłem transmisji. Nagrywam to, ale... nie włączyłem streama, bo stwierdziłem na chwilę. A na chwilkę i potem żonę zmykam. Bo mrałczy też cały czas. O! Gdzie ja jestem? Wyglądałeś... Aha, bo ja mam... Tam jakieś rzeczy wypadły. O nie, nie oglądałem jeszcze nic, mój drogi. Jakieś kloły... unikatowe... Może za chwilę mi się coś spodoba. Ale muszę zbierać orby. Na co? No, zbroję. Znaczy ja nie robię streama, ale akurat idę na bossa w akcie 9, a ciebie trzeba przezbroić totalnie, na 100% masz to wszystko tam nie poukładane. Dlatego giniesz. Znaczy kto ginie teraz? To Myku wszedł. Tak, to dobra, ja wszedłem. Dobra, bo ja kurwa, wiesz, czytam czat, biję. A widzę, że wszedłeś i tak tylko kliknąłem gdzie co jak, a to nie kliknąłem na listę, co jest na czacie głosowym, tylko kto tam pisze. Kumam. No to nie jest stosowo bardzo, na razie poszedłem do jakiejś dziury i... rozwalam artefakty. Gdzie 70 poziom? Ja na 70 poziomie kończyłem dopiero akt 8, bo zgonów miałem mnóstwo, nie radziłem sobie w stacie. Ja mam który? Ja mam 70. No, 70. Trochę. Thank you.
masz MDB w ręce? Chyba tak, moment tylko. No już... gdzie on jest? Niemina to jesteś ty, Miku, nie? Tam? Ty jesteś Niemina. Tak, tak, tak. No, no to MD chyba nie mam we Francji. Chyba, że jeszcze nie jest online, ale... Nie, już go dodałem. Jest, Lilu Asa. Aha, to on ten... Gdzie on jest teraz? Tu jesteś. Dobra. Tak, 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 tak. Nie, ja go nie mam. Jeszcze pan tu dzisiaj będzie? Kucham się bardzo, ale że to no, ja muszę zrobić trochę przerwę sobie teraz. No, z tego co widziałem, to trochę już grasz. No! Było tam dużo rzeczy, to było porządkowanie skrzynek. Skrzynek, nie skrzynek, potem na pole trade siedziałem, rzecz szuka to czasu przy tym leci, że... No tak. Na pole trade najgorzej. Nie lubię sobie ekwipunku szukać. A jeszcze wesele, jak kupujesz przedmiot i nie możesz go założyć, co później dopiero zauważasz. No, zauważyłem to ostatnio. Nie wkurzaj mnie, aczkolwiek już jestem na tym 70 levelu. I właśnie zużyłem przed chwilą 29 chromatików i jeszcze nie dostałem takiego koloru, jaki bym chciał. Czy inaczej, prawie to są... Ja chciał. Użyłem 120 i nie dostałem. A, bo jeśli kombinujecie coś nad czymś, jak na przykład jest pod Evasion zbroja sama, to ona zawsze będzie miała najwięcej zielonych i ciężko będzie trafić taką, żeby nie było żadnego zielonego koloru, jakby nie spojrzeć. A. Jeżeli w taki sposób działacie. No akurat chciałem zrobić sobie różne kolorowe, niebieskie, czerwone, zielone, ale no. Zbroja nie była pod Evasion całkiem miała też armor. Mi się szczęśliwie akurat udało zrobić... Witam. No siemanko, Marcin. A czemu ja ciebie nie mam w referencjach na tym, na pole? No właśnie nie wiem. Jak to możliwe? No kurde, ej. Spróbujmy teraz nic napisać, musiał ty byś mi inwa wysłać, bo ja tu mam arenę. Dobra, to co? Biłeś już go coś, czy...? Nic, on już mnie obił ze 20 razy. A, dobra, no to kamar. Kurna, nie pod tym. Uważaj, teraz serce chyba wyskoczy. Tak. Kurwa, gdzie ja mam stanąć? Stoję daleko, żeby mnie nie ubił. On cię dosięgnie, jeśli będzie trzeba. No i właśnie mnie sięgnął. Dobra, to poczekaj przed wejściem. A tu nie można chodzić? Znaczy... Nie, dobra, dobra, w sumie to chyba musisz tutaj być. Kiedy dojdzie do sytuacji. Mam tylko nadzieję, że ja znowu nie stracę statystyk za zabicie go. Dobra, on się już chyba skończył. Nie jestem pewien. A, widzę, że to... Dobra, mogę ci wysłać inwa. Jak ty to masz? Lilu. Lilu Asa. Tak przez pojedyncze? Tak, tak.
No, a, te imię, tego, te imię tego bohatera to tam, wiesz, randomowo, bo już, już sam nie wiedziałem, jak to już nazwać. Mam cię, Gothic 2006. Wiedźma 53. No to od Wiedźmy Pinki może dużo powiedzieć. Już się bałem, że mi się gra zbugowała i znowu rezisty straciłem. No to chyba był boss na koniec tego aktu, chyba co? Tak, i teraz będziesz tracić expa za zgon. Co jest twoim głównym atakiem? Firestorm. Dobra, to dużo zabawy przed tobą. No i co, wywaliło mnie w grę. Dlaczego? Nie wiem. A zdążyłeś wziąć waypointa chociaż? Tak. To dobrze. Widzę, że najpierw muszę się przespacerować przez trzy portale sercowe. Tak. O Jezus, to jest prawdziwa bolączka, nie polecam. Ja tam zezgonowałem. Nie no, na razie tylko raz, spokojnie. I to przez nieuwagę. Pierwszego bossa ubiłem. Pierwszego minibossa. Który to był miniboss? Na D. D. Znaczy może bardziej co robił, bo ja też nie orientuję się. Miał trzy totemy, niebieski, różowy i jakiś tam... A dobra, on jeszcze jest okej, okay, ale ta z książkami, boże, to jest porażka. To zaraz zobaczę. Ta z tymi książkami to jest chyba lightning. No to właśnie tak, tu tak, jestem, tak. Właśnie tu jestem, bo jestem właśnie w bibliotece, gdzie chodzi pełno z lightingiem, więc na pewno idę do mnie. No, to tam... Sunąłem wczoraj, niesamowicie. Jezus, to jest tragedia. Ale potem parę zmian w przedmiotach, więcej rezystancji. Może ile macie już zgonu? Ogólnych w całej grze? No. Tego musiałbym poszukać tego statystyka, a teraz nie bardzo mam... Znaczy, wiesz co, to dajesz ukośnik i dec. Ja, ukośnik, dec, o, coś takiego. Tylko 326, ja mam chyba z milion. Ja mam 336. Ja mam 62. No nie gada. Ale czekaj, on nową postacią ci się chwali. Powiedz lepiej, ile detów miałeś kuźwa na przyuczeniu się na postaci, co? Ja cały czas idę. Ja cały czas idę jedną cwaniaczką. No tam będzie może z 300, nie powiem. Jakbym teraz szedł nową postacią, to też całkowicie inne myślenie. Ja cały czas jestem jeszcze, co najmniej potrzebuję 20 respeców, bo jeszcze mam skille nie tak, jak powinienem mieć. Po tym, jak Mario mi propozycję porobił, to teraz jestem troszeczkę nie w tym kierunku. Wiadomka, przez to drzewko, nie? O matko jedyna, kurde. Dobra, Marcin, słuchaj, trzeba cię trochę przerobić, bo ciężko z tym bossem ci szło, widzę. No marnie. I teraz zobacz na swoje rezisty, bo straciłeś po 25% rezistów, bodajże, tam 20... Ile to było, 20 czy 25%? Ale co, na szósty? No, na... 30%. Tak. A, no to 30% rezistów potraciłeś. Czyli o co chodzi z tymi rezystami, bo ja w ogóle ogólnie to nadal nic nie kumam. Rezisty to są odporności na daną tam umiejętność innych bossów, przeciwników, czyli na lighting to masz pioruny, na cold, czyli te wszystkie od zimna, mrożenia i tak dalej, fire resist to masz to wszystko od ognia. Czyli jeszcze jest chaos. Jeszcze jest chaos, tak. Jak masz rezisty na najwyższym poziomie, czyli 75%, no to powiedzmy, nie od razu tak umierasz, że tak powiem, masz możliwość jakiegoś przeżycia, ale te przeżycie jeszcze i tak musisz sobie wspomagać flaszkami typu jakiegoś tam zwiększenia armoru, nie wiem, odporności na coś i tak dalej. No, więc tutaj jest... Ja w pewnym momencie czasami mi braknie palcy na odpalenie się, nie? Kurwa, tak wszystkie naraz te butelki, ciu.
No i się okazuje, że chciałeś zrobić spam, a wytraciłeś całą jedną tylko. No, ale dokładnie, masz rację, ja po tym jak ciula mówię, kuźwa po cholerę, ja kliknąłem 3 razy życie, nie? Dobra, mam arenę Szawrona, mówicie ta z książkami, o Jezu, ja jestem w połowie tego expo. Jak tego ci pomogę, pan? Nie. Nie. W ogóle wczoraj Inkiego pytałem o tą broń, te Wings of Entropy, którą miał, nie? Po tym pytaniu zrobiłem 2 mapy i 3 sztuki mi poleciały. Więc już żygam dosłownie. Po prostu człowiek ciekawy, nie widział tego nigdy wcześniej, nagle dowiedział się o tym i wypada to co chwila, więc nie wiem, znajdźcie jakiegoś rara itema i podajcie na to. Tak, ja chcę oro, ale z 6 zlikowanymi. O, ja też bardzo chętnie. Ja już sobie kupiłem 6 soketów, ale nie podlinkowanych, że jak już postanowię zrobić postęp, to spróbuję. Tylko gorzej, bo jak mnie się nie uda, to już jestem w kaplica i mogę mieć 4 sokety, jak nie mniej. No ja mam na razie 5 w oro, ale mam tylko 4 podlinkowane. No właśnie, ja mam 5 podlinkowanych, co mnie bardzo cieszy. No właśnie, chciałbym mieć 5, ale tak sobie klikam od czasu. Panowie, tylko 2 razy. Powiedzcie mi tak, jak sprzedaję itemy na przykład, to identyfikować, czy nie identyfikowane inaczej się sprzedają? No właśnie, przechodziłem to wiele razy. Jeżeli, bo ja dostałem takie magiczne podpowiedzi. Jeżeli przykładowo to nie są itemy dla ciebie, bo ci się powiedzmy nie przydadzą, albo nie, no na zasadzie na dzień dobry wiesz, bo tam jest powiedzmy napisane, nie wiem, Dexterity i Stręża, no to najlepiej ich nie identyfikować i zbierać na sety, tak? Bo robiąc takiego seta, ja wcześniej tego nie wiedziałem, czyli to co masz na sobie ubrane, masz tak, masz 2 pierścienie, jakbyś nacisnął i, czyli to wszystko, głowa, pierścienie, zbroja, lewa, prawa, i tak dalej. Jeżeli zbierzesz takiego seta powyżej 60 levela i to wszystko sprzedasz wendorowi niezidentyfikowane, to dostaniesz 2 chaosy. Jeżeli byś to miał zidentyfikowane, dostaniesz 1 chaosa. A jeżeli po prostu na szybko chcesz sprzedawać, to ja identyfikuję, bo wtedy jest ciuteńkę lepszy. Tam nie dużo, ale troszeczkę więcej dostajesz, nie? Jeżeli nie zbierasz tego na seta, nie sprzedajesz seta czy tam coś, nie? Aha. Butelki przykładowo zbieram z ziemi tylko te, które mają quality w sobie, bo jak zbierzesz butelki, które mają quality i wszystkie summa summarum mają powyżej 40 quality, to dostajesz... co tam dostajemy? Bo nie pamiętam, ale w każdym razie jakiegoś dobrego... sam nie wiedziałem. A nie wiedziałeś, dobrego orba dostajesz. Czyli przykładowo ja mam teraz filtr, gdzie wyświetla mi na Zoli tylko i wyłącznie butelki z quality i tylko te zbieram. Tak samo te sety, te itemy, czyli przykładowo mam zakładkę zrobioną, gdzie zbieram sobie, odkładam przedmioty i mam już 2 sety do sprzedania i w obu mi oczywiście brakuje amuletu, nie? Amulet dropi beznadziejnie. I w tym momencie ja ich nie identyfikowałem po to, że jak je sprzedam niezidentyfikowane jako cały set, to dostanę od razu 2 chaosy. A jakbym miał zidentyfikowane, to za to samo dostanę 1 chaosa, nie? A takie sprzedaże na szybko, typu jak coś podniosę... Aha, i teraz jak sprzedajesz, powiedzmy, przedmiot, który ma 3 kolory i one są zlinkowane, minimum te 3 kolory, wszystkie inne, czyli czerwony, niebieski, zielony, to od razu dostajesz chromatika, czyli tego orba, który pozwala ci potem zmieniać kolory na inne w soketach i tak dalej. Wiesz co, Fanti? Ja mam może taką małą propozycję, bo z takich tłumaczeń to ja już sam się gubię w tym, co mówisz. No. Oczywiście bym obrał. Ja tam trochę powyżej zamieściłem stronę, gdzie są wszystkie te recepty od vendora zamieszczone. No, ale właśnie też można by coś takiego zrobić, jak są, mamy na Discordzie, macie na Discordzie kanały tekstowe, tam żeby jakieś, nie wiem, porady były czy coś takiego i... Żeby zapisywać właśnie tego typu porady, żeby no, się nie kupiłeś. No, albo komunikaty przypinać. Tak, no. Tak. Ja tego też nie wiedziałem, ja się wszystko dowiedziałem w czasie tego grania, wiesz. To no tak, ja wiem. Teraz, przez te 2 tygodnie mi to wszystko oświecono. O setach mi Mario napisał, nie? Mhm. No. Dlatego zacząłem zbierać, bo miałem syfu od groma u siebie, a okazuje się, że... A ty jaki masz DPS teraz?
Teraz w tym momencie mój główny DPS 23,5 tysiąca. Ile? 23,5. Ja mam 4. Miałem 5, panowie, to jest wszystko złe układanie. Miałem 5 podstawowego na 64. I z tych 5, na dzień dobry, jak poukładałem odpowiednio itemy i supporty do skilla, z tych 5 zrobiłem na dzień dobry 11,5. Nie grając nic, tylko odpowiednie supporty wrzuciłem i odpowiednie itemy. Dlatego tobie trzeba, Marcin, pomóc głównie z gemami, bo widzę, że... Ja mam aktualnie w piku, jeżeli wszystko mi się odpali, 60 tysięcy. No ja, a w piku, aha, tam jest gdzieś informacja o piku? Co? No nie, jak widzę, jak mam wszystko włączone i walczę z bossem, sobie najadę na czar, to widzę, ile mi... No, widziałem pinkiego w akcji, no tam przekoks, nie? A normalnie czar ma 45. Ładnie, tylko że ty już masz teraz który level? 76. Robisz już mapę? Tak. Dobra, idę na tego trzeciego półboksa. Dołamno, bo to pewnie nie ma chaosy, czy a masz już zane w hideoucie? Mam. To bardzo dobrze. I z którym tierem sobie radzisz na razie? Czwartym, piątym. No też chcę. A po tych trzech półbossach będzie jeszcze... Tak, będzie jeszcze jeden dupny. O, domyśliłem się tego. Tak, znaczy właśnie na tym ostatnim nie padłem ani razu, gdzie na tej energicznej to ja co chwila. Na tej właśnie z księgarni dwa razy. Na tej z książkami, na tej energicznej. Dwa razy. Wiesz co, ja nie mogłem sobie poradzić z tym, że ona latała bez przerwy w powietrzu. Ja nie mogłem jej trafić nawet. Nie mogłem dożyć miejsca, w którym lądowała na ziemi. Nie, on... Nie miałem z tym żadnego problemu, po prostu ja biegałem dużo. Ja postawiłem koło niej totem, biegałem dużo między tymi książkami wybuchającymi. A bo ty totem miałeś, no dobra, kumam. No, ja nie wiem, potem. Potem powiem ci, że jako drugi taki skill, to jest podstawa, tak. Jego dobrze osupportować i jego postawiasz. I właśnie latasz z boku i ty zabijasz coś innego, Tak, ja zabijam coś innego, ewentualnie dopomagam, jak jest możliwość, ale staram się przykładowo nie zginąć, nie? Tak, jeszcze, że on sam sobie daje ci buffy, nie? Tak, dokładnie. Mój daje... Czekaj, to jest... Kurwa, denerwuje mnie ta plansza z Shadowem, bo jest tutaj przez całą planszę towarzyszy mi jakiś dupek, który mnie co jakiś czas uderzy, a ja go nie umiem. Nie umiem uderzyć. Domyśliłem się, że to będzie na pewno właśnie to dziadostwo. Mój totem mi dodaje 19% attack speed, jak jest aktywny. Z czego on bije. Bo 8000 to mój właśnie. Mój totem ten. Ale jak wyskoczą charges, frenzy charges, to on ma 16. Mój ma DPS 36000. A mój główny czar ma 4. Rozumiesz to? Co, totem ma 36, a czar ma 4? Tak. No to świetnie. Nie no, bo jeżeli totem jesteś potrzebny w totemy, no to wiadomo, że... Zagadaliście mnie. Zginąłeś. Zginąłem przez głupotę. Przecież nic nie mówiłeś. Zagadaliście mnie. Przez własną głupotę totalnie, bo do ściany podszedłem i klikałem za ścianą zamiast kuźwa. Nie w tą stronę i przyblokowałem się i tam się ten dupek pojawił. Nie włączyłem live'a, bo stwierdziłem, że za chwilę będzie mnie żona wołać, więc tak tylko na chwilę chciałem dokończyć ten akt 9.
No ja już godzinę temu chciałem iść sobie coś na kolację zrobić. No ja jadłem, ja przed chwilą kilka godzin grałem, wiesz, planszówkę w Remikuba. I teraz stwierdziłem, trochę muszę odetchnąć. A nic lepiej mnie relaksuje niż w tym momencie pol. Te ci pinki na mapę jakąś iść? No, czekaj, no możemy iść. Dobra. Jeszcze mogę zrobić. Jestem u siebie w hideoutie, to... jaki masz nick w ogóle? Bo ja cię w znajomkach nie mam akurat. Czekaj, zaraz, chwila, bo mam tu trochę gorąco. Dobra. Powodzenia. Masz tą Sion? Sion? Dobrze mówię? Czy Sion? Tak. Tak, dokończę tylko mapę, to się znowu. Spoko. Mapy jeszcze nie miałem, bo mam więcej wejść niż... Dobra, no to zrobiłem 3. Na tym ostatnim tylko raz padłem. Ten ostatni to chyba najprostszy w sumie, mi się wydaje. Znaczy przy każdym widzę, że trzeba dużo biegać, a to, że się pada, to tylko przez własną głupotę, że się w czymś zostanie. Że się ma tylko... 3 palce, kurwa. No właśnie, że się ma 3 palce. Znaczy 3 palce, które są wygodne. Inaczej, żeby to tak inaczej szło tutaj rozmieścić. No nie wiem, po prostu skróty mi nie pasują. Bo 3 leżą idealnie, nie? QWE leży mi idealnie. A potem już mi... Dwójka, ewentualnie trójka. Tak. Tak. Ale jak już mam 4, 5 wcisnąć, to... Jeżeli macie taką opcję, to ja osobiście polecam właśnie, żeby 1, 2, 3 mieć jedne potiony, znaczy zależy jeszcze jak wy tam sobie ustawiacie te potiony, ale że, znaczy flaski, Boże, a resztę flasku udawać pod przyciski myszy. Też jest wygodnie. Poboczne, jeśli macie na myszkach. Mam 2, ale... Nie używasz? Tych 2 nie używam, bo... O nie. Bo niekomfortowo. Niekomfortowo, tak. Dobra, no to ile razy zginę tutaj? At last. A, to trzeba jeszcze tu wejść. Może ja najpierw to dziadostwo sprzedam. W tym 6 czuję się, jakbym powrócił do 1. Mhm. No bo to jest 1, tylko... Trochę pozmieniane mapy. Dokładnie. O Jezu, jak ja nienawidzę tamtych tomtemów, te co przywołują. To, ale to jest kolejna bolączka. Nie martw się, będą gorsze. Znaczy, ja akurat miałem taką sytuację, że ten pierwszy, ten boss tam, ten Bóg, czy jak to tam ich nazywać,
ten, który właśnie totemami tak macha, to tam się pojawił duszek przez przypadek i wszedł w tego bossa, dając mu speeda, dając mu wszystko, wszystkie statystyki na plus. Więc tylko utrudnił mi zadanie. Jednym słowem, wesoło było. Tak, dokładnie. Dobra, masz tam jakąś mapę, której nie miałeś jeszcze? No... Jak ty ładnie wyglądasz. No, tak sobie. No, czekaj. Ja cały czas od pinkiego piżamy noszę teraz. No jakiś tier 3 tu mam akurat ze sobą, żółty. No to podrzuć mi je i włączymy. Dobra, come on. Oglądałem na YouTubie takiego kolesia, Kaplik. On już ponad 5 lat na tym, na w poe gra, nie? Od początku. A to widziałem go. Rąbane jak ten, tak jak tam kosi, nie? Ma live'y codziennie, nie? Na Twitchu wcześniej był, nie? To co, te same bronie mamy? No. Zbanowali go tam na Twitchu za kopanie kryptowalut. Jezus, ale ty siekasz. Czekaj, bo trzeba rzeczy pozbierać. A, jak coś to ja dałem permanentem. Permanent. Ja też mam permanent, też mam. Dobra, okej. Okay. Ja za chwilę ile ty charger masz? Ja sobie dokupię w Staszu, żeby sobie go poselekcjonować na... Bo mam burdel jeszcze. Yes. Tam jakieś chaosy, alchemy wypadały, by trzeba było się wróć. Jeszcze będzie okazja. Chyba, że na koniec po prostu. Be careful. Nie bądźcie tacy rozrzutni. Jak wam coś nie pasuje, to ja pozbieram. A zapraszamy. Chyba nie wejdzie jeszcze tutaj. A nie, faktycznie. Nadążasz? No, spoko. Skaczę. Po jakiego tiera idziecie? Teraz trójce. Jesteśmy na trójce. Tak. O, dziki jest, pojawił się. Także macie ekipę dochodzenia. A któż to taki? Dziki wąż. Dziki wąż, cały czas z nami. Przy liftach najlepiej przy dziurach kłaść totema i sobie on już załatwi robotę czasami. Dobra, co dalej? O, jak ja to uwielbiam. O, jest, o kurde. I tylko słychać, jak coś wypada co chwila. No jasne, więcej. Co się dzieje? Więcej tego mniej. Chami, tak mnie uderzyłeś. No i co przyślesz? Co przyślesz, skoro zniknąłeś? Ale mnie wyrzuciło za mapę. O, na trzy zboże. Za to. Ty, to był boss? Nie, to był ten odmrożony. Wtedy przy tych mapach widzę, że ten, że się robi, rozumieją mnie tak z grafiką. Dlaczego? Nie wiem czemu, a chyba, że to jest, może inaczej grafik do ustawić, ale muszę przybliżyć trochę, bo mi się robi ciemny ekran. Tak jakby coś innego wychodziło na mapę. No, dokładnie. Jakby... Tutaj masz alchemii. Ja tam nie pozbierałem tyle rzeczy. Ja, no właśnie, chyba musimy się wrócić. Właśnie do tego. Chyba, że rozwalimy bossa i się wrócimy. A, no dobra, no bo to w sumie tak trochę liniowa ta mapa, więc... No, panie. Co za... O, jak ładnie.
No, tak, tak. Ile piękności tutaj? Ile ma? A, filtr, który tam mi pokazuje, każe mi biec. What? Ile? Filtr mi się zbugował. O, tu jest ten, tu już jest... Bierzemy się. O! O! Tylko raz! Dziękuję. Ja również. To teraz robimy sobie spacerek. Tak, teraz trzeba spacerek i chyba lub ty trzeba pozbyłeś. Dziękuję, akt 10. Nie ma za co. Tutaj pierwszy temek, tutaj drugi temek. Ready to go? Za dużo tego. Co na razie wszystko do ciebie. Albo coś do mnie. No, tutaj nic dla mnie nie jest z kolei. Nie wiem, jak to jest w ogóle podsumowywane przy wyborze, komu się należy. No właśnie też nie wiem, to jest... Też już wszystkiego nie zbieram, tylko to co. Wiem tylko, że mapy zawsze będą dla mnie, ponieważ to, że jesteś ze mną w party, nie ten. Mapy i tak będą. Jakby to powiedzieć. No do, prostu, do tego. No. Dla mnie po prostu będą. Bo no ja tworzę mapy, to ja. Dokładnie ten co tworzy mapę, no. Tak, tak. No patrz, nawet potwór nam został. Wszystki Fra myślał, że go nie znajdzie, że go nie dosięgniemy. Że nie wrócimy. O, jeszcze jeden. No panie, tutaj chyba połowa mapy. Już myślałem, że to też zostało. For freedom. Orb of Chance. O, cię. A, nie, tutaj. O, Orb of Alchemy. Pominąłbym. Chwila, on padł. Ja mu nic nie zrobiłem przecież. A jak ja skoczyłem, to dostał ten... A, Damage'a. Burna dostał, nie? No, no, no. Dobra, to chyba zrobiliśmy okrążenie. A, bo ty masz takie portale. No. Dobra, chyba wszystko. Chyba ta. Dobra. 7 chromatników, to mi się podoba. Co, może ty będziesz mapy robił w takim przypadku, żebyś ty zbierał sobie? Ja tam tych map mam dużo, to już spokojnie. A, no dobra. Czekaj, co tu jeszcze mam? Chwila, 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 co to się dzieje tutaj? Na tierze 8 jest jakaś kosmiczna mapa, która się pojawiła. Mauzoleum? Mutgazer? What? Co się tu wyprawia? Lava Chamber. Nie wiem. A
kosmiczna mapa, to może kosmiczne skrzydła wyłapiesz? Nie, skrzydła niestety nie lecą w tej grze. Je można tylko kupić. To co, tier 5 chcesz spróbować? No, możemy pójść. Czekaj tylko. Której mapy nie masz w Atlasie na 5 tierze? Czekaj, na 5 nie tu. Czekaj, ja ci może napiszę po prostu jakie mam, to dobierzemy. Ancient City. Nie mam. Barovs. Channel map. Channel mam. To channel map. Dobra. A to jak to jest? Musicie mieć te same mapy? Nie. Nie, to nie, tylko. O, odbija 13% elemental damage'a. Pasuje? No, no tak niedobrze, bo kurwa. Wiem, bo my się opieramy na damage'u. Elementalowym akurat. Nie ma Stasza to. Akurat przy Zanie, żeby sprzedawać, wsadzać i do mapy. Dobra, mamy mniej armora. A unikalne bossy mają więcej życia. I wszystko jest podjarane, cała podłoga jest podjarana. A ty, Fanti, pytałeś o tą mapę. To jest coś takiego jak Atlas i to trzeba rozwiązywać, żeby... No ja wiem, widziałem to robić postępy. No. No to właśnie coś takiego robimy, że jakich map on nie ma, to robimy je te, żeby zaliczyło mu mapę. Ale co to jest? Co się tu wyprawia? Lava Chamber. Eradikator. What? Mam coś takiego? Który to jest tier? 7. Odpaliłeś już, a? Nie, jeszcze nie, chwila. Kurde, dobra, czekaj. Aha, wyszedłeś tam. No. Greetings. Co mi za buffy dajesz? No tam parę dostajesz i do Mage'a przez to też troszkę do góry ci chodzi. Ja mam Grace'a i Angera. To z Evasion dajesz, a ja ci daję Fire Damage. Ty masz Anger, tak? Anger i Herald of Ash. A, ja mam Anger i Grace, czyli właśnie od Evasion. Mm-hmm. A ile masz Evasion? Czekaj. Łocie, panie. Ja mam 2000. Ja mam 32 000. Ładnie. 60% na to, że mnie nie trafią. Ale synchro, jak to pięknie wyglądało. O, chaos, kto trzeba wziąć? Ja to biłem, to mnie się należy. Dobra, tutaj już nie wracajmy, po prostu zobaczmy, co nam wypadło. Jakoś się nie postarali tutaj. Dobra. Zatem akt 10. Troszeczkę poczyszczone. Jest dobrze. Kończę w tym momencie nagrywanie. Hej, do następnego. Pa, pa.